Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, deadlightem, kiślu, gigabajtem. Ale czy na pewno aż tyle go będzie? Zobaczymy, przekonamy się sami. Widzowie, wierni widzowie Horrorojków są najlepszymi recenzentami gier właśnie pod ten cykl i wspólnie zweryfikujemy, czy Deadlight zasługuje na takie słabe oceny, jakie zbiera? Zobaczymy. Tak czy inaczej sobie to ogarniemy. Gra podobno starczy na 3 godziny, także miniseria. Where am I? In the fucking deep ship. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. Like everybody from Horrorojki. Are waiting to be found. Czyli znów mamy. You must succeed. Oh no. Prisoner 52 seems to be experiencing visions of shadow people. So fucking Doctors instead keep trying conventional therapy, but I believe we need to start thinking about new procedures to push. That push we have come with no date. Generalnie sterujemy enigmatyczną, przerażoną wszystkim. Widzę, że tutaj konkret na wózeczku, ale wózeczek oczywiście musi być. Enigmatyczna pani znajduje się w opuszczonym... Ale czy do końca opuszczonym? Wiem, że w Horrorojkach nie zawsze tak jest. W szpitalu psychiatrycznym. Taki znajdźki ogarniamy, tak? Generalnie w chuj psychicznych chcieli co zastosować, pogorszyli sprawę i teraz jest tego efekt teraz. Słuchajcie, gra autorstwa studia ze stajni Zombie Incorporated, jedno z pierwszych, jeżeli nie pierwsze użycie silnika Unreal Engine 4, kochani. Trójka moim ulubionym zawsze była. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie powiem wam, że kurwa wygląda brzydziej niż trójka. A ustawiłem wszystko pysznie, co się działo. Okej, mam blow sticky. Niech będą. I have too many glow sticks right now. W ogóle takim interesującym patentem jest to, że tutaj występuje tak zwane losowe generowanie pomieszczeń. Czyli tutaj ta architektura się zmienia. There is no cow level. Pozdro dla komaty. Powiem wam, kochani, że na razie ta gra koło klimatu nie stała. Ale mogę się czepiać. Dobra. Generalnie mamy przejść tam, ale to coś nie chce, byśmy tam przyszli. My tam po prostu nie przejdziemy. I tyle, jeśli chodzi o górną kondygnację. Okej. Okej, czyli używamy glow sticków, by ułatwić sobie proces. Patient that chain moans, oh, has been your mighty force, that all the crank in the iron corner, ha ha ha. To jest po bubańsku. Się martwiłem, że gra po prostu wygenerowała mi z tym pomieszczenie do przejścia, ale okej, okay, dobra, powiem wam, że podoba mi się motyw z tym, że trzeba używać tego
glow sticka. Ja sobie to jeszcze wezmę na wszelki wypadek. No nic, no. Mam nadzieję, że zaraz... Something scares me to death! Wreszcie jakieś głosy. Dobrze, robi się. I know there's somebody here. No, raczej. Dobra, gra po 5 minutach uzyskała to, co większość horrorów po 20 sekundach. O, z tym dymem zajebisty motyw. Hey, you, what's that sound? Everybody go, then go around. Hey, you, what's that sound? Hello? Everybody here? Now? Nie no, nie powiem w sumie. Jak na horrorki trudno wyobrazić sobie lepszy, przynajmniej początkowy, teatr działań, jakim jest niewymownie złowieszczy, intrygujący szpital. What the fuck? A ja miałem coś takiego kupić na talce, już nie ma bata, no! Tu i tak niczego nie znajdę. Tu jest zawalone łóżkami. Dama nie ogarnie, że można to poprzesuwać, ale po co? Dobra, tam możemy iść, ale my otwarliśmy sobie tutaj. Tu był ten fajny dym. Ale tu już w ogóle niczego nie znajdziemy. Dobra, no ciśniemy dalej. No, musiała założyć szpilki, no nie mogła papuci. Zresztą co ja się czepiam, kurde. Pamiętacie, jak chodził gościu z Content? Albo Tork. Bitch, please! Ha! Czy to pora na glow sticka? Nie! Waiting for the green light, you've got the green light! Dobra, dobra. Trochę gierek mieliśmy. Ze smartfonem w tle, chociażby ostatnią mega siermiężną jebaninę. Demo Dreadnought bodajże chyba tak się nazywało. Dobra. Oż ty w życiu, nie? Serdeczne spierdalaj! Dobra, bicia. Tok tuku. What was that sound? Hey, you. What's that sound? Everybody got us all around. I see it. They've revealed the sigil. Reclaim it and bring it to the gateway. Ale wiecie, co mi się w tej grze zajebiście podoba? Że wreszcie mam mapę. To jest największa zaleta tej gry. Błagam, niech horrorki uczą się tego. I've got too many glow! Łoto! A zabawmy się glowstickiem. Może ja przegapiam jakieś fajne screamery w tym układzie. Szczerze wątpię. Hello. Ja mam, że zjawa tak do końca straszna to nie jest. Liczę na inne. Kto to idzie, to jakaś ta... No, te... Ćmy pimpają, kurde, w światło. Hello? Czy ona w swoim słowniku ma jakieś inne wyrażenia swych ekspresji? Billy, I saw someone down in the...
really top of my skin. Run up before I kill a guy on the rope. I know them should be down there. So it'd be better no people won't die to your Daenerys. Scooby wants spot by the both of the damn nurses. Just make sure people are doing their blowjob and not screwing the jog in my boiler room, George. Something supposed to happen right now? Or it's only my imagination? Niespecjalnie. Raja już styknie, kurwa. Właśnie zdjąłem spodnie i będzie to Shadow of the My Colossus. Odnoszę wrażenie, że istnieje niezwykłe prawdopodobieństwo, że coś wiesz o tym burdelu. Wow! Czy tu znajdziemy jakieś clue? Czy tylko z kiślu super glue? Dzięki Bogu nie ma luster. Też nie za dużo. Nawet w kibla żadnej chorej niespodzianki? Dobra, słuchajcie, kochani, nowa lokacja. Gdzieś tam były schody. Jeszcze przypierdolmy w Explorer, tak jak lubimy. Dobra, tutaj wracamy do punktu wyjścia. Okej, okay, mamy flarę. Coś ewidentnie gdzieś tutaj chce się dostać. Jak mi gra proponuje użycie apteczki, to znaczy, że coś mnie zaraz ujebe. Coś nie bez powodu się pewnie tutaj zabarykadował. Kisier firmy Kapi. Pamiętacie, co wam powiedziałem ostatnio? Nie ma Horojka bez wózka inwalidzkiego. A, i rozumiem, że to jest wszystko, co było w tej lokacji, tak?
Tyle musiałem się tutaj napitolić, a chodziło o to, żeby doświadczyć mega mroku, którego konstruktorem miał być kółeczko. I szepty, kurwa. Szepty. A fucking whispers. No i chuj, koniec. To była tylko apteczka. No to okej, to może wyżej. Naprawdę nie wyczuwam kompletnie klimatu. Jest kilka fajnych patentów, nie powiem. Nowatorski silnik, całkowicie przereklamowany. Wystrój pomieszczeń, kopii w klej, ale można było się tego domyśleć w sytuacji, gdy pomieszczenia mają być generowane losowo, no to zawsze się to robi randomowo, nie? Nie przykłada się do każdego pomieszczenia, by było wyjątkowe. To ja pierdolę na przykład taką losowość, tak? Jeśli ona odbywa się kosztem takiej ogólnej aranżacji. Kurwa, Barbara Streisand tu gdzieś jest. A ja myślałem, że będziemy mieć dojebaną, zajebiście straszną serię w ogóle. Dobra, no nie będę oszukiwał, raczej wątpiłem, że pokona to Outlasta. Na szczęście za niedługo wyskakuje Whistleblower i naprawdę będą musieli się napocić, żeby spierdolić Whistla. Przynajmniej go zrobią tak dobrego jak Outlast. Powiem wam szczerze, że póki co... To nawet żałuję, że wydałem 28 zł na tą grę. Mam znaleźć klucz do jakichś mrocznych mega kurwa drzwi. Straszaki mało oryginalne, ten duch powtarzający się, mało straszny ogólnie. Standardowo, bardziej się bałem swoich krzyków. No, kopi wklej na potęgę po prostu. I know you're there. Now you don't. You are in deep shit and you don't give a fuck. Kurwa, to w sumie możemy się umówić, że już Angry Shit Rage nie musi być w tym tygodniu. Kurwa. Naprawdę wiecie, że ja z reguły daję grom niemały, naprawdę niemały dług zaufania. I liczyłem właśnie, że będzie tak i tym razem. No. Że się nie zawiodę, powiedzmy, na horrorku. Że na rzadko którym się zawiodłem. Tak naprawdę. Ze wszystkich w sumie tam 150 czy 160. No proszę, no. Co to kurwa jest? Kto taką klamkę używa? Może to jest właśnie ten klucz, ej? Palimy se glow sticka, mamy to, szalejmy. Co to jest? Kto to produkuje? W Ikei nie widziałem. Nie, człowiek ma prawo sądzić, że... Dobrze, przydałby się klucz, ale kompletnie nie mam pojęcia, jak ten klucz mógłby wyglądać. Bez kitu, może w kiblu faktycznie się gdzieś odkryje.
Ja wolę naprawdę. To nie tylko w stosunku do horrorów, ogólnie do gier. Jednak mniej tego otwartego świata, a bardziej skondensowaną fabułę, narrację, otoczkę, nie wiem, wykonanie. Ty w życiu, no. Tu coś tukło. Gdzieś są tam zakodowane te dźwięki, w sumie taki random shit. No, jaka bieda. Szuflada miała mnie wystraszyć, takiej nie zauważyłem. Kochani, zrobimy, jak zwykle zrobimy tak, że od was będzie... Od was będzie zależeć, czy będziemy kontynuować zabawę w tą grę. Dla Beki Rebeki. Patrz, nawet nie ma kurwa muzyki. Pani Klementynko, ja pani wolnego nie dałem. A za L4 i tak nie płacę. Tu coś się dzieje, spoko. Misiu! Misiu Matrix. Trinity, bitch. Czekaj, no dobra. Misiu jest kluczem? Gdyby było krótsze takie... z urwaną pytą na koniec, to by było okej. Okay. A tak mam misia. Rozumiem, że misiu to taka forma laleczki wudów. No, no, no. Coś powolutku zaczyna się dziać. Can it be? Da. Jemu ten łeb luto. Misie z latarką? Nie, dobra. Jezu. Dobra, okej, okay. Mam misiaka. My postarajmy się coś z tym misiakiem ogarnąć. Ale wracając. Czy kontynuować tą serię? Może przez wzgląd na to, że gra najdłuższa na świecie ma nie być, to może warto ją sobie tak pacnąć do kolekcji. Albo nie, bo nie chcę was męczyć. Ja mogę sobie w nią grać, mogę robić po prostu bekę. Misiu, jesteś kijem? Misiu był kluczem! Dobra, kochani. Content mi się save'ował. I have too many glow sticks. Na pewno w budowie imersji, klimatu, tak? Wczucia się w protagonistkę i w kwestii zrozumienia tańczenia świata niewątpliwie pomaga lektura tych ulotek. Ale akurat Wiedźmin to nie jest, dlatego czytać raczej nie będę. No nierówna ta gra, wam powiem, jest. No ma swoje naprawdę fajne momenty, ma fajne patenty z tymi przedmiotami, a ta potrafi tylko powiedzieć: Oh God, oh my God, where are you, God? A także Anybody? Someone here? What? I've got diarrhea? Stop! Patrzcie, świnie, król parkietu, ręka jak zła. Ja pier... To pierdnięcie tej komórki jest zajebiste. Ale kobiety lubią komórki z wibracją, nie? Never so tight. Uff.
You have picked the scroll of identity. Identity, kurwa, jestem mistrzem. Lingwistyczny potwór. Mnie wpierdoliło w jakąś planszę pierwszego Fira teraz, czy nie? I tu była ta dziewczynka, co tam tak wesoło spierdoliła. Tutaj są kartony. Pewnie zaraz będzie gdzieś leżały zwłoki Hanki, Mostkowiak. Może i nie może się czepiam. Tam jest red light. Red light może być takim tipem, że I'm so close. Jestem tak blisko. Some object can be climbed. Okej. Okay. Domyślam się, że większość, ale nie wszystkie będę mógł sklimbować w tej grze. O, słuchajcie, animacja. To był skrypt. I co? Boxes can be moved. Okej, okay. A czym mogą być moved? Przepraszam bardzo. Bo widzę, że nie każdy box dostąpił zaszczytu bycia, kurwa, interaktywnym. Nie, no chcę to... No i patrz, i teraz przytrzasnąłem się, nie wyjdę. No, to pierdnięcie tej komórki kasuje klimat w 5 sekund. Tak! Ja tu jestem od niszczenia klimatu, a nie pierdzące wibracje. Okej, i teraz muszę... Nie, ale powiem wam, żeby zrobić horror bez klimatu, bez mroku, bez zaszczucia, bez atmosfery, bez czegoś, że wiesz, że kurde, no kurwa, że nie przeżyjesz. Są takie horrorki, że ty wiesz, że jesteś na dzień dobry na straconej z pozycji. Jedyne co, to po prostu przedłużysz swój marny żywot, tak? O tam kilka godzin, a i tak zginiesz po prostu marnie w tym wszystkim. Czuję się, jakbym na promocji był. Jeszcze z tym iPhone'em, patrzcie, kurwa, las. Tu nie wejdziemy. Czyli to rozumiem, że tyle pierdolenia było, że żeby po prostu przejść gdzieś, gdzie już byłem, tak? Błagam, oby to nie była prawda. Nie. No, tu był ten czerwony. No, to były glowsticki, które widziałem od dłuższego czasu, tak? Okej. Okay. Tu coś mamy. Hopsik. Klopsik. Ciśniemy. Co my tu mamy? Słuchajcie, dobra, kochani. Content mi się save'ował. Także tak jak mówię. Nie, poważnie. Ta gra nie jest w 100% do dupy, tak? Ma swoje mocne i słabe strony, a ja niestety ostatnio mam straszne, kurwa, szczęście do gier nierównych, które trudno ocenić, sklasyfikować, nawet w charakterze może nie pełnoprawnej, rzetelnej recenzji, bo o takiej nie może być mowy, skoro gram od pół godziny, ale przynajmniej w ramach pierwszych wrażeń, tak? Napiszcie, czy jedziemy z tym koksem?
ciesząc się tymi słabszymi stronami, robiąc bekę ze słabszych, czy pierdolimy serię z tej gry? Serią, jak zwykle się wami zasugeruję. Pozdrawiam was serdecznie, Patryk Rojorejewski, Roy Playing Games, Horojki, Daylight. Serdeczna tarcza. Boom!